Witam Was serdecznie. Dzisiaj udało nam się zakupić do handlu, specjalnie bym powiedział dla Was, ponieważ polska salonówka bezwypadkowa, jak wszystkie auta u Papisa, świetny samochód, Skodę Rapid oczywiście, stoi za mną, ale to za chwilę. Teraz chciałem jeszcze pokazać, bo udało nam się ściągnąć specyfikację z 2019 roku, jak ten samochód był wybierany. I mamy bardzo fajną wersję, bo Rapid, wersja Style, ale ileż ma dodatków. W 2019 roku, czyli jeszcze w okresie, bym powiedział, przedpandemicznym, mieliśmy samochody ładnie dobierane, bogate wersje, za które nie trzeba było tak dużo płacić. Natomiast tutaj mamy, łącznie z opisem czytam, brąz maple metalizowany, czyli mamy piękny brązowy metalik, nie taki ciemny, jak widać może okiem kamery, ale naprawdę piękny odcień. Skoda Rapid to jest auto, które zawsze dobrze się sprzedaje. Tutaj mamy silnik 1.0 mocy 95 koni mechanicznych. W kilowatach nam się to przekłada na 70 kW, 5-stopniowa ręczna skrzynia biegów. Ale spójrzcie, piękne LED-owe lampy. Mamy tutaj rozwiniętą tą wersję właśnie, bo jest bardzo, bardzo ładna. Mamy rozwiniętą o pakiet komfort. A co za tym idzie, naprawdę auto jest super bogato wyposażone, jak na taką Skodę Rapid. Niesamowicie. Co mamy w pakiecie komfort? W pakiecie komfort mamy kamerę cofania, Skoda Surround, czyli dwa głośniki dodatkowe z tyłu, plus reflektory Bixenonowe. Cóż dodać, cóż ująć. Naprawdę ładne auto. Proszę spójrzcie na tą wymuskaną wręcz dwukolorową tapicerkę. Skórzana kierownica do tego, multifunkcyjna, duże radio, kolorowy wyświetlacz, auto wygląda perfekcyjnie. Wszystkie cztery szyby elektryczne, mamy tutaj lusterka, do tego podgrzewane. Nagłośnienie, jak już mówiłem, Skoda Surround, więc myślę, że całkiem, całkiem dobre, naprawdę. Z tyłu te dwukolorowe fotele też bardzo fajnie wchodzą w przestrzeń tego samochodu. I chodźcie do tyłu, bo z tyłu mamy naprawdę ciekawą rzecz. Bardzo duży bagażnik. Mamy tutaj dużego hatchbacka, naprawdę. Duży bagażnik, w sumie bym powiedział, że to jest liftback. I teraz mamy koło. Koło zapasowe, niedojazdowe, z lewarkiem, z kluczami, gasica. Spójrzcie, to wszystko wygląda jak w nowym samochodzie. Tak zadbany, elegancki, ładny samochód. Bagażnik czysty. Praktycznie można by przyjąć, że nieużywany nigdy wcześniej, bo nawet nie ma tutaj zaderpania, ryski, nic. Po prostu auto jest w stanie perfekcyjnym. I kamerka cofania tutaj, o właśnie widać, momencik. Tu mamy kamerkę cofania. Także LED-owe lampy. Z tyłu, z drugiej strony. Tak to właśnie ładnie wygląda. No i z przodu auto naprawdę wygląda bardzo elegancko, komfortowo, bym powiedział przepięknie dobrana stylistyka w tym egzemplarzu Skody, po prostu wersja style. I co, wejdźmy do środka i powiemy sobie, co tam jeszcze mamy ciekawego do przejrzenia w tym jakże bogatym, wyposażonym aucie marki Skoda. Zanim zaczniemy, zanim odpalimy, to jeszcze chciałem wspomnieć o serwisach, żeby nie dzierżyć tyle kartek w dłoniach. Wolałbym tutaj pokazywać samochód. No więc pełna historia serwisowa całego auta. Wszystko jest na bieżąco porobione. Książka serwisowa. Zamiast w sumie książki serwisowej mamy właśnie pakiet tych zleceń. No i do tego moja ściąga w postaci informacji handlowej, którą udało nam się uzyskać podczas zakupu tego samochodu. Wszystko chowamy do schowka i czeka na kolejnego nabywcę auto w pełni serwisowane, w bardzo ładnym stanie. Odpalamy. Przebieg niewielki. No paliwo wiadomo, trzeba zatankować. Przebieg niewielki. Auto naprawdę wygląda rewelacyjnie. Przebieg 88 999 w dniu kręcenia. Licznik mi świadkiem. 88 999 km. No i teraz tak. Ładny, duży, kolorowy ekran pod karsem kryją się
wszystkie dogodności związane ze spalaniem. W ustawieniach jest cała masa ciekawych historii. Asyst może jako takich w takiej ilości nie ma, natomiast na pewno wszystkie potrzebne tutaj dane i wszystkie potrzebne rzeczy, które ułatwiają nam funkcjonowanie codzienne, tutaj znajdziemy. Także auto jest ogólnie fajnie wyposażone. Tu mamy wszystkie funkcje. Kiedy kolejny przegląd? Wymiana oleju dopiero za 9000 km. Auto w pełni serwisowane. Na dzień dzisiejszy nie wymaga serwisu. Poniżej mamy ładny klimatronik, ładnie rozbudowany. O, tak się kręci. A tak się ustawia temperaturę. Tak się kręci wiatraczek oczywiście. Mamy tutaj grzane fotele, kierowcy, pasażera. Także wszystko jest jak należy. Multifunkcyjna trójramienna kierownica. Do tego mamy tutaj wszystkie możliwe funkcje. O, zużycie, zasięg, czas jazdy, przebieg, wszystko jest. Limiter prędkości mamy. Możemy wejść w samochód i sobie te wszystkie funkcje tutaj na bieżąco zmieniać. To naprawdę jest fajnie wyposażone. I teraz momencik. O, tu jeszcze mamy rzuty w zakresie view, czyli widok, w jaki sposób tutaj ma się nam przedstawiać to, co widzimy między zegarami. Do tego wszystkiego mamy tutaj regulację radia, głośności. Jest też przycisk od, to wszystko związane jakby z Bluetoothem, może tak w skrócie. No i teraz mamy po tej stronie tempomat z limiterem prędkości. Po tej stronie, no to już wycieraczki, to już nie będziemy tutaj bajdurzyć. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, o sam środek, jest uważam rewelacyjny, pięknie wykończony. Tutaj ta satynka lekko przecierana w postaci takiej odmiany tworzywa, ale ładnie wykończonego. I teraz mamy ładną, jasną podsufitówkę, schowek na okularki. Wszystko jak należy. Myślę, że auto warte grzechu. Bardzo ładna wersja, ładny stan techniczny, środek rewelacyjny. Cóż mogę dodać? Zapraszam na jazdy testowe, zapraszam na nasze place sprzedażowe i zachęcam do subskrypcji kanału. Tam znajdziecie praktycznie codziennie kolejne polskie salonówki i ich odsłony i ich wersje możliwe do zakupienia w naszych punktach sprzedażowych i zachęcam do odwiedzi naszych placy. Także widzimy się u nas. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. No i właśnie wyjechaliśmy na plac już samochodem, zawieźć go na nasz punkt sprzedażowy i przypomniało mi się, że wspominałem o kamerze, ale nie pokazałem, jak to właśnie graficznie wygląda. Także właśnie w taki sposób, jak już jesteśmy w samochodzie, no to możemy się cofnąć i możemy pokazać, jak naprawdę fajnie tutaj graficznie jest to ułożone. Myślę, że jak na, nie dość, że jest sygnalizacja przy parkowaniu, to jeszcze kamera cofania, także warto to było chyba, tak na pewno wydaje mi się, to pokazać. Także jeszcze raz do zobaczenia na naszych placach i do kolejnych filmów. Na razie, hej.